Liturgia Słowa we wtorek 7 tygodnia Wielkanocy. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wprowadza nas w biblijną perspektywę wizyty Matki Bożej u jej krewnej Elżbiety. Spotkanie dwóch kobiet, które doświadczyły odwiedzin Boga. Maryja, młoda kobieta, stała się Matką Zbawiciela. Elżbieta, staruszka, stała się Matką Jana Chrzciciela, poprzednika, który obwieści całemu światu baranka, który gładzi grzech świata. Maryja wkrótce po otrzymaniu radosnej nowiny od Boga udaje się w drogę. Ewangelia mówi, że uczyniła to z pośpiechem. Maryja śpieszyła się, by służyć krewnej. Wiedziała o działaniu, które Bóg uczynił w jej życiu i pośpieszyła, aby udzielić pomocy. Pomocy, której potrzebowała Elżbieta dokładnie w tym momencie. Maryja jest kobietą służby. To matka, która zawsze pochyla się nad bólem swoich synów i córek. Droga, którą Maryja zrobiła, żeby przejść do Elżbiety, ma jeszcze inny cel, nie mniej ważny niż pierwszy, a mianowicie zaniesienie Elżbiecie Jezusa. Tą drogę Maryja papież Benedykt XVI nazwał pierwszą procesją Bożego Ciała. Maryja jest uprzywilejowanym narzędziem Bożej łaski. Bóg w Maryi objawia się, idzie wszędzie, idzie z pośpiechem do najbardziej potrzebujących. Jan poruszył się z radości w łonie Elżbiety. Obecność Jezusa jest źródłem radości. Maryja, niosąc Jezusa, radość ludzi, jest nosicielką radości. Gdy tylko Jan usłyszał powitanie Maryi, poruszył się z radości. To wyraz radości ludu Izraela, który oczekiwał na Mesjasza i który nareszcie może zobaczyć Boga. To radość tych, których Bóg nawiedza. Bądźmy jak Maryja, nosicielami paschalnej radości Chrystusa. Ogłaszajmy cuda Bożej miłości, śpiewając z Maryją jego uwielbienie.